to jest Jasiu. Jasiu jest bardziej odważny, Małgosia troszkę mniej. Małgosia jest schowana tam między dwoma budkami. To są, słuchajcie, lisy, które udało nam się uratować z fermy futrzarskiej. Jak widzicie, Jasiu nie ma jednej z tylnych łapek, Małgosia nie ma dwóch. To dlatego, że takie lisy tak naprawdę trzymane są na fermach futrzarskich w klatkach o powierzchni 1 m2. W klatkach kratowanych, w których wpadają im łapy i je uszkadzają. To jest miejsce, w którym one znalazły swój azyl. Tutaj w tym miejscu odbędą się ich urodziny już za tydzień, 22 maja. Także jeśli chcecie im pomóc, jeśli chcecie ufundować im jakiś prezent, to możecie oczywiście wejść na nasz profil Otwarte Klatki, zobaczyć, co tu się będzie działo, wejść na profil Jasia i Małgosi. Tutaj ich opiekunowie dbają o to, żeby lisy miały się jak najlepiej. Możecie też oczywiście wejść na stronę cenafutra.info i podpisać petycję o zakazie hodowli takich zwierząt na futro. I mam nadzieję, że może Jasiu jeszcze do nas podejdzie, jeśli nie, to my do niego... Słuchajcie, specjalnie odwiedziliśmy to miejsce dzisiaj, żeby wam pokazać taką małą pocztówkę właśnie od naszych lisów i żeby wam bardzo też podziękować za to, co robicie, za to, że pomagacie nam działać, za to, że wspieracie naszą zbiórkę Rok dla Zwierząt. Bo tak naprawdę dzięki temu będę mogła mieć okazję pracować przez cały rok dla takich zwierząt jak one, między innymi. Działać dla nich po to, żeby coraz więcej było takich obrazków, a coraz mniej było zwierząt, które siedzą w klatkach i które są trzymane przez parę miesięcy tylko, żeby potem być przerobione na futra, oskurowane i zabite w okrutny sposób. Myślę, że możemy spróbować jeszcze podejść do Jasia. Jasieńku, on jest bardziej odważny, słuchajcie, ale one gryzą. Jaśku? O, popatrzcie, pyszczek przygotowany już na ugryzienie. Aha. O, słyszycie? To są dzikie zwierzęta tak naprawdę, więc one nie są dostosowane w ogóle do życia w warunkach, jakie stwarzają im fermy futrzarskie. Tam jest Małgosia. Dzięki wielkie osobom, które zajmują się takim zwierzętem, osobom, które ratują takie zwierzęta i wam, że wspieracie takie działania. Mamy już w tym momencie 80% i liczymy na to, że zdobędziemy w ciągu najbliższych paru dni całość i zaczynamy po prostu działać. Dzięki wielkie. Jasiu? Będziesz mnie gryzł? Ja myślę, że ja zaraz stracę jakieś palce. Tak to, słuchajcie, można w taki sposób też wspierać te lisiaki, kupując im takie na przykład zabawki. Albo przelewając też pieniądze na nasze działania w ramach kampanii Cena Futra. Super.